przedstawia. They wanted to see something different, but something different saw them first. The hills have eyes. Mister, don't take your family back in that area. The silver has been gone for 40 years now. Besides, there's nothing back in there but animals. Don't see too many travelers around here. Where are you all headed? San Diego. You have a safe trip. The old creep told you not to get off the road. What began as a vacation ended as a nightmare. There are like people or something living in those hills. Nothing prepared her for this. The hills have eyes. Witamy w audycji Gorektyw. Audycji grupy Gorektyw. Program, w którym rozmawiamy o popkulturze, rozmawiamy o fantastyce, rozmawiamy o komiksach, filmach, muzyce, właściwie wszystkim. Porównujemy, nawiązujemy i bawimy się w coś, co ja może nazwę nerdzeniem, bo siedzi tutaj dwóch typowych nerdów i będzie, czyli z amerykańska rzecz ujmując, miłośników właśnie gier, książek fantastycznych i tak dalej, i tak dalej. I będziemy sobie o takich światach rozmawiać. Ja nazywam się Błażej Grygiel. I Artur Olchowy. Dzisiaj bierzemy na warsztat oryginał i remake. Otóż robimy cykl, dzisiaj jest jego kolejna odsłona, cykl porównań oryginałów z remake'ami. Na podstawie tych porównań zobaczymy, dokąd poszedł świat i w którą stronę poszli aktorzy, reżyserowie i tak dalej, i tak dalej. Tym razem bierzemy na warsztat klasykę horroru. Wzgórza mają oczy. To jeden z pierwszych obrazów Wesa Cravena, króla horroru, którego niestety w tym roku pożegnaliśmy, ale na zawsze zapamiętamy. Zostanie w naszych sercach m.in. za Koszmar z ulicy Wiązów, m.in. za Krzyk i wiele innych rzeczy. Ja go osobiście kocham za Shockera, który miał najlepszą ścieżkę dźwiękową w dziejach horrorów, ponieważ znalazł się tam Iggy Pop, Alice Cooper i jeszcze wielu, wielu innych moich gigantów. Drugi film to oczywiście film o takim samym tytule, Wzgórza mają oczy, ale jego remake. Remake jedynki, który ukazał się prawie 30 lat później. Dokładnie 29. 29 lat później, a więc naprawdę kawał czasu. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale oglądamy kolejny remake, który powstał 29 lat później, bo Halloween miał podobnie. Tak jest. W poprzednich odcinkach oglądaliśmy Halloween, porównywaliśmy Robocopa i rzeczywiście, ten cykl remake'ów to trochę podobnie jak w muzyce. 20-30 lat mniej więcej. Gloria Jones w latach 70. nagrywa Tainted Love, potem Soft Cell nagrywa Tainted Love, potem Marilyn Manson nagrywa Tainted Love, a niedawno dosyć głośną wersję tego utworu zrobiło Scorpions. I za każdym razem w internecie słychać, o Boże, jak ktoś odpowiednio do dekady, jak ktoś zniszczył utwór Soft Cell, jak ktoś zniszczył utwór Marilyna Mansona i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale wracamy do horrorów. Zacznijmy oczywiście od oryginału. Oryginał kręcony z naprawdę psie pieniądze, właściwie w dwóch lokalizacjach, jeżeli nie w trzech, to historia
historia rodziny, która, biorąc skrót na Kalifornię, postanawia zobaczyć kopalnię srebra zamkniętą. Rodzina składa się z trzech pokoleń. Najstarsza świętuje 25-lecie małżeństwa. Młode pokolenie, czyli to średnie, właśnie ma świeżutką, młodziutką córeczkę. No i najmłodsze pokolenie rodzeństwa. Ta amerykańska wielka rodzina w wielkim samochodzie, z wielką przyczepą, z dużymi oczywiście pistoletami przy bokach, dwoma, duży ojciec i duży wnuk, przepraszam, i duży syn mają przy sobie te pistolety, a o tym później, jadąc do Kalifornii, robią sobie taki trip na pustynię. I na tej pustyni zostają zaatakowani przez tajemniczych, straszliwych kanibali, którzy tam żyją. Brzydkich, zdeformowanych, chorych, przestraszliwych kanibali, którzy zamieszkali tamtą pustynię. Za chwilkę o tym dlaczego. Pierwsza uwaga odnośnie do oryginału. W oryginale to, że oni są kanibalami, jest tylko delikatnie zasugerowane. Więc oni tam przede wszystkim to są barbarzyńcy, to są mutanci, to są ludzie, którzy są zupełnie niecywilizowani, właściwie ledwo można ich, lepiej chyba do nich pasuje określenie homunculusy. I tutaj mamy... Tacy degeneraci, tak? Ludzie, którzy nie tyle, że są na marginesie cywilizacji, tylko wypadli z niej zupełnie. Tak, pomylili prawdopodobnie ścieżki ewolucyjne. I ci ludzie atakują rodzinę głównych bohaterów. No i dalej oglądamy już klasyczny slasher survival z różnymi metodami zabijania, obrony, ataku i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przy poprzednich dwóch filmach, przy Halloween i przy Robocopie, mimo tego, że się bardzo staraliśmy, ciężko było obronić remake w stosunku do oryginału. Tutaj ja pokuszę się o dosyć śmiałą tezę, że jednak remake moim zdaniem jest trochę lepszy. Choć nie kręcił go mistrz Craven, to remake jest lepszy, ponieważ tego typu slasher musiał poczekać na to, aż będzie miał większy budżet, lepszą ścieżkę dźwiękową, lepsze możliwości dla pracy kamery itd., itd. Pierwszy film jest zwyczajnie biedny, choć ciekawy fabularnie. I zaznaczmy, to są lata 70., a więc kino gore w takim okresie poszukiwań pewnego rozkwitu artystycznego jeszcze można było zaskoczyć widza samą ilością krwi i przemocy, bo ten film się na przemocy koncentruje. Fabuła jest tam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niewielka. W remake'u tej fabuły jest znacznie więcej. Jest ona nam wstrzykiwana w małych porcjach, dosyć umiejętnie. I dzięki temu, moim zdaniem, remake jest ciekawszy. Miałem straszne problemy ze scenariuszem, z opowiedzianą historią w oryginale. I jeszcze większe problemy z bohaterami. To znaczy, bohaterowie byli, większość z nich była bezbarwna. Ja odczuwałem, że to jest tak ta czyli cała... nie było ci żal? Nie, ta rodzina to było mięso armatnie. Ja po prostu czekałem, kiedy wreszcie kto w końcu z nich zejdzie z tego padołu. Ale motywacje bohaterów głównych, bohaterów drugoplanowych i antagonistów były bardzo niejasne. To znaczy parę razy miałem takiego, co? Ale dlaczego on to zrobił? Albo dlaczego w ten sposób zareagował, albo w taki sposób nie zareagował, jak powinien. Więc te postaci były niespójne i myślę, że to na początku rozwala całą przyjemność z oglądania filmu, bo slashery są uważane za filmy głupie, za filmy proste, czy wręcz prostackie, ale mimo wszystko dobry slasher musi mieć dobrą historię, która wciąga i która sprawi, że będzie mi żal tych osób, które giną i że będę kibicował bohaterom, którzy jednak próbują wyjść z opresji cało. No. W obu historiach mamy rodzinę, w obu historiach ta rodzina zostaje zdekonstruowana i tylko w jednej z tych historii na końcu rodzina zostaje skonstruowana na nowo. Jej trzon, można powiedzieć, że jakby przetrwa główny bohater, choć właściwie w pierwszym filmie trudno mówić o głównym bohaterze, to bohater zbiorowy. W drugim filmie jedna z postaci zostanie wybrana do roli głównego bohatera. Ojciec małej córeczki Catherine, czyli średnie pokolenie. Córeczka zostaje porwana w obu częściach, natomiast w pierwszym filmie ten ojciec staje się ważny tylko w ostatniej scenie filmu właściwie. Przez większość filmu go nie ma, jest nieobecny. Dopiero w ostatniej scenie filmu oglądamy, jak zabija człowieka w sposób już tak drastyczny i tak zapamiętały, że krew zalewa obraz i
Może reżyser chciał nam dać do zrozumienia, że tu przekraczamy granice, jest ta transgresja do roli zabójcy, tylko no, to jest ostatnie 20 sekund, trochę późno po całym filmie. W drugiej wersji ten ojciec jakby się przemienia dłużej. No tam jest cały łuk skonstruowany, bo mamy bardzo ładną ekspozycję jako takiego handlowca sprzedającego telefony komórkowe, który brzydzi się bronią i przemocą, któremu przeszkadzają warunki, jakie panują na pustyni. Jest też go wyśmiewa, że jest demokratą, że nie zna się na broni. Tak, że w ogóle nie chce być na tej wycieczce, i dał się tylko namówić z tego powodu, że to jest rocznica ślubu teściów i zasadniczo nic mu na początku nie wychodzi. To jest bardzo klasyczne rozwiązanie, które widzimy w przypadku no, w zasadzie wszystkich filmów, gdzie będziemy się koncentrować na głównym bohaterze i tutaj jest niby drobiazg, bo on na początku próbuje naprawić klimatyzację, to jemu się nie udaje, mimo że jest specjalistą od telekomunikacji, czyli podejrzewam, że też elektroniki, ale porównując to do innych filmów, mamy pierwszą scenę w Terminatorze 2, gdzie Sarah Connor ma kiepski dzień w pracy, bo najpierw jest oblana kawą, potem dziecko jej ładuje jeszcze do fartucha loda. Mamy Martiego McFly'a, który chce wyjechać na weekend z dziewczyną, ale sąsiad rozbija mu samochód i oni po prostu ekspozycja dla nas jest taki model ekspozycji, takie rozwiązanie jest bardzo fajne, żeby nawiązać od razu kontakt z bohaterem, bo my też czasami jesteśmy nieudolni, czasami niektóre rzeczy nam nie wychodzą, czasami niektórzy nas wyśmiewają i kiedy ten bohater się buduje i staje przed problemami, których nie jesteśmy w sobie w stanie nawet wyobrazić i udaje mu się pokonać te przeszkody, to my po pierwsze mu kibicujemy cały czas, a po drugie naprawdę potrafimy lepiej się utożsamić z sytuacją, w jakiej się znalazł. No tutaj mamy od zera do bohatera właśnie, ten ciapowaty, całkiem przystojny, wymuskany pan w okularach oczywiście drucianych będzie musiał obronić swoje dziecko i do tego celu stanie się mężczyzną. Ta przemiana będzie też fizyczna, bo zostaną poświęcone pewne części jego samego i z tej krwi wyłoni się nowy bohater. Skojarzenie z Martwicą Mózgu i z Lionelem, który z krwi się rodzi na nowo, skojarzenie ze Złym Gustem i wieloma innymi chyba horrorami, prawda? Gdzie się przez krew, przez uczestnictwo w horrorze człowiek rodzi na nowo, najczęściej jako mężczyzna, choć także jako kobieta. Ojejku, daleko szukać, no przecież jak wygląda główny bohater Szklanej Pułapki, który z każdą minutą, z każdą jedną przeszkodą jest coraz bardziej brudny, pokaleczony, zakrwawiony, ubranie ma coraz brudniejsze, więc tutaj też ta przemiana wypływa z niego. Znaczy, to no i trochę też pani doktor z ostatniej części Jurassic World, która też co prawda, do końca biega w szpilkach po błocie i za to naprawdę należą jej jakieś niebotyczne brawa. Natomiast też przez to nurzanie się w grozie przemieni się. No ale to jest akurat motyw, który się pojawia w większości tego typu historii. Czym jeszcze różnią się te dwa filmy? Pierwszy tak naprawdę po prostu wrzuca nas szybko w sytuację. Główni bohaterowie jadą w stronę pustyni, zahaczają o stację benzynową, gdzie zostają ostrzeżeni przez jej pracownika, dziadka, który zresztą dowiemy się, będzie w komitywie z tymi kanibalami, z tymi straszliwymi ludźmi. Taki komitywie oczywiście nieprzyjacielskiej w żaden sposób, ale jednak jakiejś komitywie. No i potem ruszają na pustynię, samochód się psuje w wyniku tego, że na drodze pojawia się króliczek pustynny. To nie jest żadna metafora, po prostu wyskakuje futrzane zwierzątko i samochód się rozwala, zjeżdżając z drogi. No i potem zaczyna się już rzeźnia. W drugiej części sekwencja zdarzeń jest podobna, króliczka brakuje. Zamiast króliczka jest już pułapka zastawiona
zaniepokojona przez to straszne plemię i sygnał do ustawienia tej pułapki daje właśnie pan ze stacji benzynowej, gdzie już dostajemy wyraźny sygnał, że ten pan jest współuczestnikiem zbrodni, że ma trofea po poprzednikach, którzy tutaj trafiali. No drugi film siłą rzeczy, to jest chyba tendencja wszystkich remake'ów, prawda, że drugi film zawsze mówi wszystko większymi literami. Znaczy nawet nie o to chodzi, po prostu tutaj uwiarygodnione są motywacje bohaterów. Dziadek ze stacji benzynowej w pierwszym filmie działał bardzo nielogicznie, bo z jednej strony kupował skradzione sprzęty przez mutantkę, potem ostrzegał, potem miał straszne wyrzuty sumienia zupełnie bez powodu. I właściwie nie wiemy, co nim kierowało i w którym momencie, i w remake'u udało się to uprawdopodobnić w dużym stopniu, nie idealnym, cały czas nie idealnym, ale jest to jest po prostu logiczne. On jest paserem, on zarabia po prostu na tych rzeczach, które pozostawiają po sobie ofiary, a w zamian za to naprowadza, radząc jazdę skrótem, naprowadza na tę pułapkę. W obu filmach pojawia się też ciekawa postać takiego outcasta z outcastów. Znaczy postać Ruby. W pierwszej części to jest dziewczyna, jedna z właśnie tego plemienia, choć w pierwszej części to nie jest plemię, to jest rodzina, to jest bardzo ważne. Troszeczkę jak w teksańskiej masakrze piłą mechaniczną. W drugiej części tu już nie ma nacisku, że to jest rodzina. To jest po prostu grupa ludzi. W obu tych historiach jest postać Ruby, dziewczyny. W drugiej części małej dziewczynki, w pierwszej, w pierwotnej części dziewczyny, która jest no najbardziej ludzka z tych nieludzi i ona pomoże uratować dziecko, czyli tą stawkę tego zagrożenia. W pierwszej części dowiadujemy się o niej, że chciała uciec, że chciała pojechać do miasta, za co zostanie ukarana. W remake'u jest to po prostu mała dziewczynka, która spełnia rolę czerwonego kapturka, bo kradnie czerwoną bluzę i w niej się porusza, żeby widz jasno wiedział, o jakiego bohatera chodzi. Ja mam do ciebie teraz, Arturze, pytanie, bo mnie przy obu tych filmach jakby zainteresowała kategoria swój obcy, no bo tu mamy zderzenie światów, zderzenie oczywiście białej, prawdziwej, wesołej, amerykańskiej, dobrej rodziny, choć w remake'u już wewnętrznie skłóconej i z rysą na wizerunku, ale jednak rodziny, a w pierwotnej części no to po prostu szczęśliwej, wielopokoleniowej amerykańskiej rodziny, zderzenie z ludzkim odpadem, można powiedzieć, no bo to się dzieje na pustyni, gdzie były testy jądrowe i to można powiedzieć, że to są ludzkie odpady. Ja tutaj nie chcę nikogo obrazić czy wartościować, ale narracja nam sugeruje, że to są po prostu ludzie, którzy wypadli z cywilizacji, wypadli ze świata, wypadli z ludzkości i stworzyli swój własny, straszliwy, rządzący się okropnymi prawami świat. Czy to rzeczywiście jest my kontra oni? Rodzina w drugim, może zacznę od tego, rodzina w remake'u jest po prostu ludzka. Trzeba było wprowadzić tę skazę, żeby nie powstała laurka, żebyśmy też znowu mogli lepiej się z nimi utożsamiać. Żeby było prawdziwie. Żeby było prawdziwie i przyznam, że w przeciwieństwie do oryginału tutaj mi naprawdę zależało na każdej postaci. W mniejszym, większym stopniu, ale każda z nich była indywidualna. Ona była trójwymiarowa, to nie były płaskie figurki, nie były to manekiny jak w drugiej części w miasteczku. Miasteczko manekinów, które oczywiście wszyscy kojarzą z prób jądrowych. Właśnie, bo drugi film znacznie mocniej akcentuje tematykę testów jądrowych na terenie Stanów Zjednoczonych. W pierwszym filmie tylko wiemy, że gdzieś tam był poligon w okolicy tej pustyni do testów jądrowych. Przelatuje jakiś samolot, coś tam się dzieje w drugiej części. Tak jak właśnie mówisz, Artur, pojawiło się miasteczko testowe, pojawiają się artykuły. Ten problem tej jądrowości już jest na czołówce filmu. Tak, bo w oryginale, w scenariuszu z jednej strony mieliśmy sugestię, że to jest ci mutanci to jest jedna rodzina, tak jak przez chów sobny mająca niekorzystne cechy genetyczne, tak jak w teksańskiej masakrze, a jednocześnie było zasugerowane, że to mogą być mutacje popromienne. Więc tak to nie było wystarczająco wyraźne. Tutaj mamy grupę górników, którzy nie chcieli
opuścić kopalni, co spowodowało, że z powodu testów jądrowych, co spowodowało wystąpienie mutacji w kolejnych pokoleniach. Więc mamy tutaj większy nacisk na ten jeden aspekt. Nie mamy tutaj chowu wsobnego, no bo przez jedno pokolenie, powiedzmy sobie szczerze, to nie mielibyśmy tak naprawdę całej cywilizacji staroegipskiej, gdyby tak w jednym pokoleniu dochodziło do takich niekorzystnych zmian. Ale oni są przez to, no, ponieważ to jest społeczność, ty mówisz, że oni są wyrzuceni. Właśnie chyba wprost przeciwnie. To znaczy, ponieważ to są potomkowie tych górników, którzy nie chcieli opuścić tej ziemi, to jest społeczność, która... coś jak osadnicy w Nowym Świecie, oni utworzyli swój własny dziki zachód, dostosowany do warunków, jakie zastali. Jest całkowite pustkowie, zamknięte, omijane, pustynia z bardzo skąpym dostępem do żywności. Wobec tego, no jejku, no, korzystają z tego, co mają dostępne. No jedynym ich kontaktem ze światem jest ten staruszek ze stacji benzynowej, który zresztą, co ważne, w pierwszej części okazuje się być ojcem całej tej straszliwej karykatury rodziny. W drugiej części już tego wątku nie ma. Nie, on jest tam tylko paserem tak naprawdę. Natomiast ja cały czas jeszcze pochyliłbym się bo mówisz osadnicy i tu znowu w części oryginalnej nawet ta stylizacja tych kanibali z biżuterią z kości, z ozdobami, no troszkę rzeczywiście mogłaby mi przypominać ten dyskurs o rdzennych mieszkańcach Stanów Zjednoczonych, którzy byli zatrudniani przecież w kopalniach w najgorszych możliwych warunkach, w najgorszych możliwych robót. A ten był też film odważny z Johnem Deppem i z Marlonem Brando, przejmujący. W pierwszej części wydaje mi się to dosyć mocno wyartykułowane, ale co ciekawe, wcale nie oskarżające tych, którzy zatrudniali tych pracowników, tylko raczej oskarżające tych rdzennych mieszkańców, którzy są pokazani jako właśnie mieszanka Indian z rednekami, czyli w ogóle jakiś najgorszy koszmar amerykańskiego mieszczucha. Dziki nad dzikość. W drugiej części to już są po prostu psychopaci, dziwaki, to są friki pogięte, prawda, z deformacjami, po prostu brzydkie i przez to straszne. W pierwszym to samo przedstawienie antagonistów też wydaje mi się po prostu niekonsekwentne. Wiem, że Wes Craven, kiedy to pisał, był jeszcze młody. Widać to na każdym kroku, że on pewnych rzeczy nie przemyślał, nie sprawdził, na któreś przymknął oko, bo chciał opowiedzieć jakąś historię, że przyjeżdża rodzina i ta rodzina ginie. I chyba też nie przemyślał za bardzo antagonistów. Tak jak mówiłeś, że to był taki etap w rozwoju horroru filmowego, w którym jeszcze mógł sobie na to pozwolić, bo akcenty były przełożone na inną stronę. Obecnie, kiedy zauważ, ile w remake'u mamy klasycznych rozwiązań horrorowych, wymyślonych m.in. przez Wesa Cravena. Czy jak dodamy całą spuściznę Carpentera, jak dodamy wszystkie krzyki, wszystkie koszmary z ulicy Wiązów, wszystkie, jejku, no, samego obcego, chociażby ósmego pasażera. Te zabiegi były bardzo ładnie wykorzystane w remake'u i one były wykorzystane nienachalnie, to znaczy cały czas ten film potrafił zaskoczyć. Ale wydaje mi się, że jego mocną stroną nie było to, że on zaskakiwał, bo zaskakiwał w kilku momentach, no gonitwa i te bójki, jakie odbywały się w tym miasteczku testowym, były naprawdę zaskakujące i trzymały w napięciu, ale bardziej on chyba bardziej trzymał w napięciu ze względu na tę więź z bohaterami. Bohaterowie zostali dobrze zbudowani i ten film dlatego jest tak dobry. Okej, czyli udało nam się znaleźć remake, który można obejrzeć nie oglądając oryginału. Natomiast oryginał warto obejrzeć ze względu na postać Michaela Berrymana. To jest człowiek, który zagrał w Wzgórzach mają oczy rolę drugoplanową, ale stał się niekwestionowaną gwiazdą tego filmu i kolejnych części, bo były kolejne części. Człowiek, który urodził się z bardzo charakterystyczną wadą rozwojową, po prostu z chorobą, która zadecydowała o jego rysach twarzy, przez które
grze, dzięki którym stał się gwiazdą głównie właśnie horrorów oraz filmów science fiction raczej z drugiego rzędu produkcji, aczkolwiek warto zapamiętać nazwisko Michaela Berrymana, szczególnie, że żyje i jest dalej aktywny. W zeszłym roku grał jeszcze w jakichś filmach, więc trzymamy mocno kciuki, żeby sobie jeszcze troszeczkę pograł. Dobrze, to jeszcze chciałbym o jedną rzecz cię zapytać, bo to zawsze pada u nas w audycji to pytanie. Co się w międzyczasie stało ze światem? To znaczy, o czym mówi pierwszy film Wzgórza Mają Oczy, a o czym mówi drugi? Bo moim zdaniem, ale też nie jestem go do końca pewien, w pierwszym filmie wydaje mi się, że po prostu mamy się bać obcego. Mamy być przerażeni ilością krwi, ilością przemocy, do czego jest zdolny człowiek wyrwany z cywilizacji. Przez te 30 lat jednak wydaje mi się, że coś się zmieniło. Przez te 30 lat kanibal już nie jest tak straszliwy. Bardziej właściwie straszliwe jest gdzieś tam z tyłu państwa amerykańskie, które się pojawia w tym filmie. Pojawiają się flagi, pojawia się to miasteczko testowe. Oczywiście słyszymy charakterystyczny amerykański jazz z lat 50. i 40. Mutanci hymn śpiewają przecież. O, tak jest. Jeden z mutantów śpiewa hymn. O tym nie powiedziałem. To jest ważne. W remake'u to się pojawia. Więc w remake'u dyskurs jest położony zupełnie w innym punkcie. Co się stało? Tak jak mówiłeś, no, oswoiliśmy się z brutalnością w filmach. Tabu skruszało, wokół slasherów skruszało tabu i teraz popatrz na filmy, które były od 18 lat dopuszczane, czy tam od 21 w latach 70., a teraz są PG-13, czyli w zasadzie są dla dzieciaków. Porównaj sobie Gwiezdne Wojny oryginalne z nową trylogią, której nie było. Żartuję. I... Znaczy z jakimiś trzema filmami, które mają podobne logo, tak? O te filmy ci chodzi. Tak, podobne zabawki. Właśnie. Podobne zabawki, po nich sprzedawano. I po prostu tutaj to już by nie zagrało. Sama brutalność, która jeszcze kręciła w latach 70., 80. na zasadzie pooglądałem strasznie brutalny film i tam po prostu obcinano ręce, palono ludzi żywcem i to było straszne, przerażające i w ogóle subkultura gdzieś tam puszczane pod ziemiach. Dzisiaj to absolutnie nie robi na nas wrażenia. Dzisiaj musimy przełożyć akcent na jakiś inny element. I myślę, że tym elementem, tak jak mówiłeś, że sama ta rodzina Griswoldów, jak ich nazywam, bo to jest faktycznie taka rodzina średnia klasa, tak podejrzewam. Tutaj jedna z córek chyba się wybiera do koledżu, tak przypuszczam. Taki wiek późno high schoolowy. Tak, ojciec emerytowany detektyw. Przepraszam, w tym wypadku babcia chyba, tak? Dziadek, babcia. Dziadek i ojciec jest emerytowanym detektywem. Babcia, mama jest gospodynią domową, to widać, bardzo, bardzo konserwatywna. Rodzeństwo to dwie różne osoby, tam są wszystkie, każda osoba jest zupełnie inna, tak jak powinno być. Trochę to mi przypominało Boys Bandy. Troszkę tak, bo są dobrane te postacie, żeby spełniały kryteria, prawda, takiego szablonu, takiej sztampy. Tak, ale jednocześnie to mówię, to nie są postaci płaskie. One bardzo fajnie zagrały, jeżeli chodzi o kontakt z widzem. A jeżeli chodzi o te akcenty patriotyczne, jakie się tam pojawiały w kontekście właśnie oskarżycielskim, czyli kopalnie, czyli przesiedlenia przymusowe, czyli próby jądrowe, które no dzisiaj chyba nadal przerażają. Pomysł, że wystawiamy oddział żołnierzy, żeby sobie siedział w drugiej strefie rażenia w okularach przyciemnianych i żeby się wystawiał na promieniowanie, to cały czas jest to, może być przerażające. No najlepszym przykładem są cały czas nowe materiały dotyczące wyspy Bikini chociażby, gdzie cały czas jest kwestia braku odszkodowań za krzywdy, jakich tam ci ludzie doznali. No i doszła nam, ostatnio nam przecież jeszcze doszła Fukushima, więc ten strach atomowy cały czas wokół nas krąży. A strach przed obcym? Bo jest tu też obcy. Docierasz na pustynię, gdzie są ci obcy. Co prawda w pierwszym filmie oni są bardziej obcy, w drugim filmie są bardziej, już mniej ludźmi, są bardziej potworami niż ludźmi. Tutaj chyba lepiej zagrała sceneria. To znaczy...
sama pustynia, sama perspektywa utknięcia na środku pustyni, gdzie nie ma zasięgu telefonów komórkowych. Ja myślę, że sam ten moment, jak ten główny bohater próbował złapać zasięg telefonu i mu się nie udawało, już dla współczesnego człowieka będzie przerażające. Bo on wychodzi poza zasięg satelitów, wychodzi poza zasięg jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym. Koniec strefy bezpieczeństwa. Koniec strefy bezpieczeństwa, wychodzi na wrogie mu środowisko. Dlaczego wrogie? Jejku, bo skorpiony, bo węże, bo pająki. Bo ciemność, bo akumulator się rozładuje, nie będzie światła, siedzimy w ciemności, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest ciemność. Bo a noc jest zimna, nie mamy kaloryfera. I tak po prostu bardziej chyba wniknęliśmy w te nasze gadżety, wszystkie naokoło, które nas otaczają i które na co dzień tak naprawdę ignorujemy. One nam się przydają, owszem, traktujemy je jako coś naturalnego. I sytuacja, w której urwie nam się oś, a nie możemy sobie wezwać lawety. Sytuacja, w której ugotuje nam się woda w chłodnicy i coraz mniej osób wpadnie na to, że można po prostu do chłodnicy nasikać. Powoduje, że sama ta pustynia była zagrożeniem. Bardzo mi się podobało w ogóle, nie mówiłem tego, bardzo mi się podobało w samej koncepcji Wzgórza mają oczy, że tam zagrożenie występuje pomimo otwartości przestrzeni. To znaczy widzimy zagrożenie, które do nas się oddala, które do nas podchodzi z dużej odległości, bo większość horrorów odbywa się miejscem akcji, większości horrorów są domy, są zamknięte jakieś przestrzenie. Lochy, tunele, nie wiem, zamknięte statki kosmiczne. Nawet jak to są małe miasteczka, to miasteczko jest zamkniętym obszarem urbanistycznym. Generalnie klaustrofobia. Tak, jeku, obcy, 8 pasażer Nostromo. Tutaj otwarta przestrzeń, tutaj mamy nastawienie na agorafobię, a mimo to zagrożenie się zbliża do nas w sposób niezauważalny. Więc rolę, jaką pełnią antagoniści w pierwszej części, bym w ogóle pominął, bo jej nie ma. To znaczy oni są dostarczycielami gore. Są przeciwnością naturalną. To znaczy oni są naturalną przeszkodą, nie mają głębi, no to są papierowe postaci, no powiedzmy, że w porównaniu do antagonistów z remake'u, którzy mają jakieś swoje zasady, mają hierarchię, która jest bardzo wyraźnie określona, mają jakieś swoje obyczaje, swoje kodeksy, co wolno, co nie wolno. No i przede wszystkim mają różne osobowości, bo jak weźmiesz pod uwagę tego śpiewającego hymn mutanta, weźmiesz pod uwagę, że tam są znowu dzieci, przecież te mutanty też mają dzieci i te dzieci też pytają, czy się ze mną pobawisz. One jeszcze nie są złe, one jeszcze nie są kanibalami, one dopiero się dostosują do zasad społecznych, jakie tam panują. Więc tutaj po prostu w przeciwieństwie do oryginału, w remake'u mamy antagonistę, który faktycznie jest antagonistą, a nie siłą. Bo tam była po prostu zmutowana, zła, bezmyślna, choć inteligentna siła, a w drugiej masz po prostu przeciwnika. Tutaj wróg, tutaj przeciwnik. A czy strach przed obcym? Ten strach przed obcym był w zasadzie najlepiej wykorzystany chyba właśnie w teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, gdzie tam po raz pierwszy obcy, ten zupełnie wyjęty z ram świata, stanowi dla nas zagrożenie. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Przejdziemy. Tutaj masz podobną sytuację, dlatego, bo jest właśnie ten nacisk na kanibalizm, właśnie wynika z tego, że ponieważ oni są wyłączeni z naszych kodeksów etycznych, to obowiązują zupełnie inne zasady. Te zasady są sprzeczne z naszymi, wobec tego oni stanowią dla nas zagrożenie. A czy oni są jeszcze ludźmi? I w remake'u, i w oryginale, bo moim zdaniem w oryginale oni są jeszcze ludźmi, a w remake'u już nie są. A jak ty to widziałeś? Właśnie chyba odwrotnie. To znaczy w oryginale trudno mi było powiedzieć, na ile to są ludzie, dlatego że ich motywacje były sprzeczne, ich cele były sprzeczne, ich postępowanie było nielogiczne. Ale byli rodziną i nawet dowiadywaliśmy się, jak mają na imiona i one miały ciąg logiczny, a w dwójce, znaczy w remake'u już tak mniej. W dwójce mamy o tyle ludzi, że to są ludzie, ale z obcego obszaru kulturowego. Właściwie myślę, że jeżeli byśmy
jeżeli szukać jakiegoś drugiego czy trzeciego dna, jest to komentarz, że bardzo łatwo dehumanizujemy ludzi, którzy są z innego obszaru kulturowego. To jest bardzo łatwe. Jeżeli ktoś jest podobny do nas, ma podobny telefon, ma podobną pracę, podobnie zarabia albo zarabia więcej niż my i mu zazdrościmy, że przed wyjściem na pustynię w poszukiwaniu pomocy wszyscy się zbieramy wspólnie i modlimy. Słowami modlitwy, którą znamy, znacznie łatwiej jest nam się zidentyfikować i uznać kogoś tego za człowieka w takim rozumieniu, jak siebie traktujemy, jak uważamy za ludzi. Ktoś, kto ma inny kodeks etyczny, kto ma inne cele, inaczej wartościuje szacunek do ciała ludzkiego czy do życia, kto... Mi się wydaje, że właśnie w remake'u to, że oni są zmutowani, to jest w zasadzie tylko wizualizacja tego, że to są po prostu obcy, ale myślę, że jednak ludzie. Będziemy jeszcze wracać do kolejnych tego typu dywagacji. To nie pierwszy raz, kiedy wspomnieliśmy o teksańskiej masakrze, więc chyba w najbliższym czasie trzeba będzie zrobić porównanie remake'u i oryginału, ale lista cały czas rośnie. Gorąco Was zapraszamy do pisania do nas na portalu Facebook, facebook.com/gorektyw. Tam nas znajdziecie, piszcie koniecznie, jeżeli macie jakieś sugestie, o czym moglibyśmy pogadać, jakie filmy porównać, a może nie filmy, może inne rodzaje tekstów kultury, to koniecznie dawajcie znać. I zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, gdzie poprzednie 4 audycje filmowe można wysłuchać. Oraz słuchawiska, którymi zajmujemy się na co dzień. Tymczasem Błażej Grygiel i Artur Olchowy życzymy kolorowych koszmarów.